Szanowne Państwo, kochani moi, witam Was pięknie w cudownych okolicznościach przyrody. Na pewno nie zgadlibyście, gdzie jesteśmy. Nie jest to Paryż, nie jest to Londyn, nie jest też to Boston, Massachusetts. To oczywiście najpiękniejsze miasto na świecie, Bytom na Górnym Śląsku. Towarzyszy mi w podróży moja urocza asystentka Indiana Jones, Patrycja M. Mordora Podłoga. I wybraliśmy się na uroczy, prawda, letni spacer. O, tu jakieś sokoły, prawda, sokoły bytomskie, czyli gołębie. Uroczy spacer, a przy okazji w celu, Pati, w jakim celu? Posprzątać. Posprzątać po lumpach. Tu może taki króciutki przykład, jak wygląda ekologia. Co robimy ze śmieciami po wyjściu z działka i po grillowaniu? No jak co? No wypierdalamy pod krzaki oczywiście. Nie żeby na przykład śmietnik, do którego chociaż część by się zmieściła, nie znajduje się 10 metrów stąd, no ale jak widać, ktoś wpadł na pomysł nawożenia krzaków na przykład styropianem. Całkiem dobre. Proszę. Po co to wyrzucać? To brakuje jednej nogi tylko. O, to się oprze. Proszę, i można elegancko siedzieć. Teraz tutaj jest kluczowe przejście śmierci. Patrzcie, co by się stało, gdybyśmy się tu nie zatrzymali. O mój Boże, Patty! I teraz tu wchodzimy do takiego swoistego tunelu z drzew. I Patty, tu jest taka legenda, że tu kiedyś taki mały synek przełaził. Nie wystraszyłaś się? No, to bliżej. Ej, ale są takie dziury wyżarte. Czyli, że coś mogło być potencjalnie. Uciekamy, Patty! O Boże! Tu to nie przyłazić z workiem zbierać hasie. I no by trzeba tirem podjechać. Ej, tam jest nawet sracz. Krzesło. Ej, europaleta tam jest cała. A wiesz, jakie europalety drogie są? Ja pierdolę. Ty widziałaś kiedyś taki potężny łopian czarnobylski? Jak go posmyrasz, to busta ci daje. Jak w Wiedźminie. I co, czujesz? Czuję. Patty, co tym razem? Woda... A tego się boję tykać. Tego lepiej nie. Woda Polaris. Patrzcie, jesteśmy wyposażeni w wór. Tak zwany. Zobaczymy, ile i jakich skarbów uda nam się dzisiaj zebrać. Cyk. No, powiem wam, że jest generalnie z czego wybierać. Nie wiem, czy nam się to pomieści. Wszystko to, aby część spróbujemy. Co tu jest? Nie wiem, Patty. Soplica jagodowa, ale już wyblakła. To jakaś taka wiekowa. Zapraszam. Dobry obywatel Bytomia. Żołądkowa deluxe. Somersby. Znowu żołądkowa. Perła. Perła. Sztok. To chyba jedna nie wystarczy. Przynajmniej poskładali. No. Szkoda, że... Rum! O kurde! Jeszcze trochę i to się przerwie. No. Kadarka. O kuźwa. O, Somersby. Jakieś od fajek. Perły. Dobra. Więcej się... Niestety, mimo wszelkich starań, jeden worek to jest chuj. Także ja przy tej okazji mam taki apel, że grillować sobie i ogniskować rzecz ludzka, ale żeby to potem jednak wziąć ze sobą. O tak, zostaw! Ja jakbym był kimś odpowiedzialnym za ekologię w mieście czy coś takiego, a jest chyba ktoś taki, albo na przykład prezydentem miasta,
to tutaj przy tym stawie, wiedząc, że tam ludzie grillują i zostawiają po sobie syf, to tu jest na przykład kupa pustego placu naokoło. Nie wiem, jaki problem na przykład w tym miejscu byłby postawić 2-3 pojemniki na śmieci albo jeden taki duży kontener jak na gruz i żeby tutaj raz w tygodniu czy nawet raz na 2 tygodnie podjechało auto i to stąd wypróżniło. Myślę, że to by w dużej części rozwiązało problem, ale co ja tam wiem. Tu, Paty, jakbyś chciała popływać, to niestety nie możesz, bo tu jest zakaz kąpieli. A co ty tu widzisz na tym obrazku? Ta ręka to bardziej jak noga wygląda. Końska noga. Końska noga i jajko. O, patrzcie, co znalazłem. Oła! O kuźwa! To chyba mnie ktoś chciał chycić we wnyki. Oj, patrzcie, co przez przypadek się znalazło. Tadam! O! To jest ekologia na europejskim, naszym narodowym, polskim poziomie. Możesz zaśpiewać swój ulubiony przebój. Pole, pole, łyse pole. Widzicie, że takie piękne landszafty, nietypowe wydawałoby się do industrialnego krajobrazu Górnego Śląska, niektórych ludzi skłaniają do takich bardzo uniesień erotycznych nawet. Ktoś z niesamowicie mądrym przekazem wyszedł do ludzi. Bliżej trochę, bo nie będzie słychać. No i tak właśnie kończymy ten podróżniczo-ekologiczny materiał takim apelem. Nie syfcie tak po sobie, bo jak w tym kraju ma być ładnie, jak się takie rzeczy dzieją?